Mam już zrobione od początku tego pierwszego rzędu same prawe oczka i zatrzymuję się przed oczkiem środkowym. I tutaj muszę się poprawić, bo powiedziałam w tym poprzednim filmiku, że potrzebne jest mi 5 oczek, ale oczywiście potrzebne jest mi 7 oczek przed, bo mam 2, 2 i 3, czyli razem 7. Jak widać, dodawanie do 5 i do 7 też bywa zwodnicze. Czyli jeszcze raz, oczko centralne mam zaznaczone i mam je tutaj. To jest to oczko. I 7 oczek przed zacznę robić wzorek. No to zaczynamy. Do tej pory były same prawe oczka, a teraz mamy. Jako pierwszy wystąpi narzut. No to robimy. Mamy narzut. 3 oczka razem. Oczywiście zmienię kolejność pierwszych dwóch, żeby to środkowe było na samym wierzchu. Przerabiam wszystkie 3 na prawo. Narzut. Teraz uwaga. Jak się dobrze przyjrzę, to się okaże, że to, co mam teraz zrobić, to mam zrobić ozdobny szlaczek, który będzie się ciągnął. A pamiętamy, że ozdobne szlaczki ciągnące się w górę robimy pierwsze 2 ze zmianą kolejności, drugie bez zmiany kolejności narzut i nad oczkiem środkowym robię 5 oczek z jednego. Znamy prawe, narzut, prawe, narzut, prawe, wszystkie wbijane dokładnie w to samo oczko, dopiero teraz je zdejmujemy. I w drugą stronę to samo, narzut, ozdobny szlaczek, który będzie szedł do góry, czyli zaczynam od 2 razem ze zmianą kolejności, 2 razem bez zmiany kolejności, narzut, 3 razem, czyli zmieniam kolejność, wbijam się w 3, robię narzut i to jest koniec tego, co mamy zrobić w pierwszym rzędzie. Co oznacza, że całą resztę oczek przerobię na prawo, ale uwaga, bez ostatnich 5. Będziemy pracować w tej chwili rzędami skróconymi, czyli ja sobie robię prawe oczka i zrobię ich całe mnóstwo, bo pewnie około setki, ale ostatnie 5 oczek zostawię nieprzerobione i w każdym kolejnym rzędzie też będę zostawiać je nieprzerobione, ale żeby nam się później to ładniej układało i w ostatnim rządku, tym zamykającym, po tych skróconych rzędach nie zostawały nam dziury, będziemy sobie robić, będziemy owijać nitkę dookoła oczka, żeby później zniwelować właśnie efekt tych ewentualnie powstających dziur. Czyli robimy sobie prawe prawie do końca. Ja już to zrobię tutaj, niewiele tego zostało. Zauważcie, że my tak naprawdę odejmujemy po 5 oczek na końcu rzędu, a nie dodajemy, tak jak sugeruje autorka, ale efekt będzie troszeczkę lepszy. Poza tym, gdyby chcieć dodawać, trzeba by było zaczynać od środka, robiąc kilka oczek, tylko wzór i później dokładać. A niekoniecznie to jest najfajniejsze. Prawie kończymy. 5 oczek przed, nie będę już przerabiać, czyli prawie do samego końca robimy te prawe oczka. Zatrzymujemy się w momencie, kiedy zostaje nam dokładnie te 5, nie 6, nie 4, tylko 5. Jesteśmy prawie, czyli tak. 4, 5. I stop. To jest 5 oczek, których już w tym rzędzie nie będę przerabiać, jak i w każdym kolejnym. Teraz, żeby uniknąć później dziur, co robię? Nitka z tyłu roboty. Zdejmuję to oczko, ale go nie przerabiam. Przekładam sobie nitkę i wkładam z powrotem na drut. Tym sposobem ta nitka jest zaczepiona o to oczko kolejne. Po pierwsze, łatwiej nam później będzie się zorientować, które oczka nie były już przerabiane, bo to będzie po prostu widać, ale też ułatwi nam później ładne wykończenie tego brzegu. Czyli 5 oczek nieprzerobionych, ale na pierwszym nieprzerobionym mam zaczepioną nitkę. Ja to pokażę na wszelki wypadek jeszcze raz. Nitka była z tyłu roboty, nadal jest. Oczko, którego już nie będę przerabiać, przekładam na prawy drut. Nitkę przekładam sobie tak jakby przed to oczko,
od tyłu do przodu i oczko z powrotem wkładam na drut. Tym sposobem nitka jest zaczepiona i teraz jak zaczynam robić lewe oczka, nie ciągniemy za bardzo. Pierwsze oczko przerabiam, nie traktuję go jak brzegowe, bo ono nie jest brzegowe. I robimy same lewe oczka, tylko że znowu, jak dojdę do końca, to ostatnich pięciu nie przerabiam, ale na pierwszym nieprzerabianym też zaczepię sobie nitkę.